Sylwia, spotykamy się z okazji premiery Twojego e-booka Pamiętnik jak schudłam 30 kg. Opowiedz, skąd w ogóle pomysł na to, żeby zabrać się za książkę? Wiesz co, to nie był mój pomysł. Ja dostałam taką propozycję, że może opisać jakby moją historię, bo zawsze gdzieś to tam, wiesz, towarzyszy mi i bardzo dużo w mediach społecznościowych dostaję takich zapytań, tak? Bo ludzie gdzieś tam znajdują moje zdjęcia z pierwszych sezonów Gogglebox i mówią, kurczę, jak to jest możliwe. Co prawda powiem szczerze, że trzeba było mnie trochę namawiać, bo ja byłam zaskoczona tą propozycją. Pomysł mi się spodobał, wiesz, nie mam ambicji być pisarką i nigdy nie będę pisała takich, wiesz, prawdziwych, super poważnych książek, ale forma pamiętnika bardzo mi przypadła do gustu i dlatego się zgodziłam. Kiedy w ogóle znalazłeś na to czas, bo jesteś, wiesz, zalatana, różne projekty, a tutaj nagle pyk, pamiętnik. Wiesz co, no właśnie zastanawiam się. To było tak, Tosia spać o 20:30 i mama się dała wtedy do roboty, ale tak naprawdę to, wiesz, to nie było tak szybko, bo to trwało prawie pół roku, więc to nie było tak jakby, wiesz, stryknięcie palcami i powstało. Ja naprawdę nad tym pracowałam pół roku, potem jak przeczytałam już finalną wersję, to stwierdziłam, że dobra, to jeszcze coś poprawimy. Na początku miał to być sam pamiętnik, a teraz jak wiesz, bo mam nadzieję, że zerknąłeś i czytałeś, jest tam też dużo merytorycznych porad, są przepisy, jadłospis, porady trenera, ćwiczenia, więc wiesz, ta forma się rozbudowywała i dlatego tyle to czasu zajęło. Co więcej, słyszałem już, że masz mega pozytywny oddźwięk ze strony czytelników. Powiedz, co do ciebie piszą? Wiesz co, najbardziej właśnie cieszą mnie wiadomości, które dostaję na Instagramie, bo zwykle tam się panie ze mną komunikują. No i jak na przykład pani mi napisała, słuchaj, schudłam 10 kilo, ale się poddałam, ale dzięki twojemu e-bookowi zabieram się do pracy, wiem, że można, super mnie zmotywowałaś. To jest dla mnie najpiękniejszy komplement. Ostatnio nawet mówiłam właśnie, że panie nazywają mnie inspiracją i uwierz mi, że jak za każdym razem, kiedy to mówię, łamie mi się głos, i jest to dla mnie najwspanialsza rzecz, jaką mogę usłyszeć na świecie, bo sama wiem, jak ciężko jest walczyć, bo wiesz, jak ktoś się zabiera za dietę i wytrzyma miesiąc, no to nie jest taka trudna sprawa, ale wytrzymaj 2 lata i naprawdę osiągnij swój cel, to jest tyle razy się człowiek potyka, więc jeżeli jakaś pani pisze mi, że jestem dla niej inspiracją, że dałam jej kopa motywacyjnego, no to nie mogę sobie wyobrazić milszej rzeczy, jaką mogę przeczytać na temat mojego e-booka. No właśnie, no nie sposób ci nie zadać tytułowego pytania. Jak schudnąć 30 kg i przede wszystkim ile wyrzeczeń cię to kosztowało, bo domyślam się, że to była po prostu ogromna walka z samą sobą przede wszystkim. Wiesz co, taką chyba najbardziej rzeczą, która jest najbardziej obrazująca, to jest to, że ja to zrobiłam w 2 lata. To nie było tak, jak niektóre panie mi piszą, że tam schudły w pół roku. Super, tylko ja to chciałam zrobić, bo to było zdrowo. Chciałam to zrobić w ten sposób, żeby to był trwały efekt. Wiesz, że cały czas walczę, bo to nie jest tak, że się schudnie i już można sobie iść na pizzę. Nie. Cały czas się człowiek boryka z dylematami, czy jeść, czy potem, wiesz, patrzeć na wagę i być niezadowolonym. Więc schudnięcie to jest jakby pierwszy etap ciężkiej pracy, a utrzymanie potem tego to jest drugi etap ciężkiej pracy. Ja zawsze mówię, że tak naprawdę do końca życia. Natomiast nawet chudnięcie jest trochę łatwiej. Wiesz dlaczego? Bo jednak chudniesz, masz cel i widzisz, o, kilogramy na wadze spadają. No i nagle masz ten cel, czyli to, co ja tam sobie chciałam, założyłam, osiągnęłam i nagle stwierdzam, kurde, no i co? I tak naprawdę nie mogę teraz pójść na te wymarzone frytki, bo zaraz wiesz. Ja mam tak, że jak powącham tylko lody, to od razu nawet nie może ich zjadać, wystarczy, że je powącham i utyję. Ale wracając do twojego pytania, wiesz co? Jest tylko jedna metoda. Trzeba ciężko zasuwać. Nie ma nic na skróty, nie ma nic jakoś, wiesz, łatwiejszą drogą. Trzeba zasuwać, trzeba pilnować jedzenia i u mnie dieta była podstawą. Plus do tego ćwiczyć ciężko, wytrwale. I tyle. No niestety nie ma tam żadnego złotego środka.